Dzień Dziecka na Sportowo to w Działdowie już wieloletnia tradycja. W tym roku przedszkolaki z działdowskich przedszkoli również rywalizowały ze sobą w mistrzostwach. No wspaniała impreza, wszystkie nasze przedszkola wystartowały. Przygotowaliśmy 9 konkurencji, były to różne konkurencje biegowe, i zręcznościowe, i rzutowe. No, wynik jest nie najważniejszy. Najważniejsze jest to, że po prostu dzieciaki wspaniale się bawiły. Było ponad 200 dzieciaków na działdowskim stadionie. Była naprawdę przednia zabawa. Dzieci zadowolone, rodzice również, było trochę i rodziców, i dziadków, i babcie, a więc ogólnie impreza bardzo, bardzo, bardzo fajna. Tylko z takiego kronikarskiego punktu chciałbym powiedzieć, że zwycięzcą zostało przedszkole numer 4 w Działdowie. Także tylko z kronikarskiego, ale zabawa była, tu nie ma pokonanych, jest zwycięzca jeden, ale dla mnie to są wszystkie dzieciaki są zwycięzcami. W konkurencjach mogę tylko powiedzieć, były to konkurencje biegowe, była sztafeta na zakończenie, były przeszkody, były bieg przez worek 12-metrowy, no różnorodność konkurencji, mówię, szybkościowe, zręcznościowe, skocznościowe, rzutowe, a więc tak już przygotowujemy, żeby objąć całą paletę konkurencji, nie tylko jakichś rzutnych czy biegowych, ale wszystkie konkurencje. Jestem szczęśliwy, piękna pogoda, rozpoczęliśmy o 9 i bardzo dobrze, bo godzinę później już by było może za ciepło dla tych dzieciaków. Kolejne imprezy, a więc już trzeciego tu na kortach działdowskich będą mistrzostwa dzieciaków, dorosłych, młodzieży. 7 w Domu Kultury podsumowanie współzawodnictwa sportowego, wielka gala. Podsumowujemy cały rok szkolny 2022-2023. Sport w szkołach podstawowych, 15 konkurencji, no naprawdę współzawodnictwo się przyjęło. Co dalej? No dalej 25 wielka impreza, rajd rowerowy, rodzinny rajd rowerowy. To już 21 jest edycja tego rajdu rowerowego. Jedziemy w tym roku z Placu Mickiewicza o godzinie 11, 25 i kierujemy się na Kurki, Petrykozy, Gnojno, Księżydwór, Działdowo na stadion. Tu losowanie rowerów, grillowanie, no i po prostu odpoczynek. Także na kwiecień, na czerwiec tak wyglądają imprezy, które są podane na plakaty w Działdowie. Zwycięzcom gratulujemy, a byli nimi oczywiście wszyscy biorący udział w zmaganiach. Do zobaczenia za rok.